smog. Smog wodny. Smog jest. Smog. Smog wodny. Smog jest. Witam bardzo serdecznie, co podać? Polecam specjał szefa kuchni Zosia Tyrek w sosie własnym. Smog. Smog wegański. Wegański, wegański. Teraz w 6B, Szkoły Podstawowej Pani Muzykowskiej. Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, w mieście zwanym Krakowem, mieszkała królowa o imieniu Krakówka. Była to już osoba w starszym wieku i przekonana, że za jej życia nie wydarzy się już w mieście nic ciekawego. Los jednak sprawił jej niespodziankę, bo do pieczary pod zamkowym wzgórzem prowadził się smog. W mieście zapanowała panika i strach o los miasta. Z czasem mieszkańcy grodu zaobserwowali, że smog nie atakował ludzi ani zwierząt gospodarskich. Życie w mieście i poza murami ogromnymi miasta zaczęło wracać do normy, a smog stał się miejscową atrakcją, ściągającą mędrców i czarodziejów z całej okolicy. Sława Krakowa jako miasta ze smokiem zamkowym z góry rozeszła się daleko poza granice królestwa. Następne tygodnie okazały jednak prawdziwe oblicze smoka. Był smokiem roślinożernym, zniszczył wszystkie uprawy w okolicznych wioskach i zaczął posilać się na polach nieopodal zamku. Wtedy królowa na własne oczy przekonała się, ile taki smok potrzebuje pożywienia. W królestwie zapanowała panika. Królowa po naradzie ze swoimi doradcami postanowiła uhodować nagrodę osobie, która rozwiąże problem smoka. W postaci skrzyni złota ewentualnie ręki swej córki. Do miasta przyjechało wielu rycerzy, wiedźminów i innych magów, którzy próbowali rozwiązać problem smoka. Niestety smok okazał się trudnym przeciwnikiem, dość nietypowym jak na tamten czas, gdy już wszyscy tracili nadzieję i myśleli, że na zimę będzie trzeba opuścić miasto. Młody uczeń rzemiosła szewskiego, przeglądając stare podręczniki, natrafił na opowieść o szewczyku Tratewce. Okazało się, że przed wiekami było podobne zdarzenie. Nasz młody uczeń również postanowił postąpić podobnie. Kupił na targu najładniejsze jabłko, na jakie było go stać. Później poszedł do apteki i poprosił o środki wywołujące biegunkę. Umieścił go w jabłku i poszedł do groty smoka. Okazało się, że smok był smakoszem jabłek. Chwycił owoc i połknął go jednym plaśnięciem paszczy. Co się później działo, łatwo sobie wyobrazić. Smok zaczął biegać wokół zamku, trzymając się za brzuch. Znikał w okolicznych zagajnikach, a po okolicy roznosiły się straszliwe jęki i wycie. Okazało się, że śledczyk trafił jego czuły punkt. Smok miał wrażliwy żołądek i dlatego jadł tylko lekkostrawne potrawy warzywne. Smok stwierdził, że miejscowa żywność mu nie służy. Rozłożył skrzydła i uleciał w nieznanym kierunku. W królestwie zapanowała radość. Wyprawiono ucztę. Szewczyk poprosił królową, aby za kwotę, która była przeznaczona na jego nagrodę, kupiła żywność dla całego miasta. Pamiętajmy więc, że zdrowa dieta i tryb życia mają decydujący wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie, czyniąc nas silnymi i trudnymi do pokonania w przeciwności